Marek Kłakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Edyta Książek, wiceprezes ZNP w Częstochowie. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A rozmawiamy o tym, że uczniowie, nauczyciele, uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych i nauczyciele wracają do szkół. To jest dobry pomysł? Cóż, no, na tą decyzję czekało wiele osób, wielu rodziców, myślę, że i dzieci, i nauczyciele, ale my z dużo większą radością chcielibyśmy usłyszeć informację, że nauczyciele będą szczepieni przeciwko COVID-19. Ale są testowani, pani prezes, no to chyba powinno starczyć. Tam w Ministerstwie Zdrowia są chyba ludzie rozsądni, wiedzą, co robią. Panie redaktorze, Związek Nauczycielstwa Polskiego apelował o testowanie nauczycieli od sierpnia. Reakcja rządu nastąpiła po 5 miesiącach. Z tym, że jest to reakcja trochę spóźniona. Dziś samo testowanie przesiewowe nauczycieli nie wystarcza, bo to nie zlikwiduje nam problemu. Problem zlikwiduje nam szczepienie nauczycieli, które jest konieczne i to jest konieczne od zaraz. W innym przypadku, jeżeli otworzymy szkoły, powrócimy do nauczania stacjonarnego, zanim zaszczepimy mniej więcej 70-75% pracowników szkoły, spowoduje, że powróci nam sytuacja z września, z jesieni ubiegłego roku, bo no cóż, panie redaktorze, wirus się nie zmienił, jest ten sam, być może nawet jeszcze groźniejszy, jeszcze szybciej się rozprzestrzeniający i jak pokazuje nam sytuacja w Wielkiej Brytanii, brak zaszczepienia i otwarcie szkół może spowodować, że całkowicie sytuacja wymknie się spod kontroli, co grozi nam trzecią falą zakażeń. Ja, pani prezes, powiem, że byłem zdumiony tym, co usłyszałem wczoraj od pana ministra zdrowia, dlatego że dzień wcześniej mówił, że jest bardzo niedobra sytuacja w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Belgii, w Niemczech, we Francji, a dzień później powiedział, no to dzieci, nauczyciele prosimy do szkół. Byłem pewny, że będzie przedłużone po prostu te ferie o 2 tygodnie, może nie ferie, tylko że nauka zdalna zacznie się po prostu od razu po feriach, a tu dzieci najmłodszych klas idą do szkół i moje pytanie, kto kogo bardziej będzie zarażał, uczniowie, nauczycieli, czy nauczyciele uczniów? Panie redaktorze, mamy do czynienia z kolejnym odcinkiem chaosu dezinformacyjnego i ja wypowiedzi ze strony ministra Czarnka, czy ministra zdrowia, czy ministra Dworczyka traktuję w tej chwili jako typowy PR i propaganda. Propagandę, ponieważ z Warszawy płyną informacje sprzeczne i niejasne, ba, nawet w samym Ministerstwie Edukacji i Nauki ścierają się różne zdania, bo nie dalej jak w czwartek słyszałam na antenie Radia RMF wypowiedź wiceministra Piątkowskiego, który twierdził, że testowanie nauczycieli jest zbędne, niepotrzebne i zbyteczne. Tymczasem jego przełożony, minister Czarnek, zdecydował o testowaniu nauczycieli 1-3. Po raz kolejny mamy przykład na to, że brak pomysłu, brak jednorodnej polityki i tak naprawdę chyba zdrowego rozsądku, no nie bójmy się tego powiedzieć, powoduje, że tutaj rodzice, dzieci, nauczyciele i w ogóle pracownicy oświaty nie czują się zagrożeni, czują się dezinformowani i właściwie spływają sprzeczne informacje, a rozwiązanie jest naprawdę proste i dziwię się, że rząd nie słucha doradców, mądrych ludzi, specjalistów. Ja też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Natomiast wsłuchując się w słowa doktora Pawła Grzesiowskiego, immunologa, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej, który powiedział, że otwarcie szkół nawet dla klas 1-3 bez wcześniejszego, co najmniej 2-tygodniowego podania pierwszej szczepionki dla pracowników szkoły spowoduje, że znów
szkoła stanie się siedliskiem wirusa i to w prostej drodze powiedział, że prowadzi do trzeciej fali zakażeń. W związku z tym, że ten wirus jest, jak mówią, donoszą media, coraz bardziej zaraźliwy. W związku z tym naprawdę zaszczepienie pracowników oświaty jest tutaj kluczowe i jest jedyną gwarancją bezpieczeństwa całej szkolnej społeczności. To co, rząd o tym nie wie, pani prezes, i robi to celowo, posyła dzieci, nauczycieli na zakażenie, czy po prostu, być może pan doktor Grzesiowski opowiada, przepraszam, głupoty i minister zdrowia wie lepiej, co robi? Nasze doświadczenie Związku Nauczycielstwa Polskiego pokazuje, że nie ma dialogu w relacjach Ministerstwa Edukacji i Nauki z resztą społeczeństwa, społeczności szkolnej. I naprawdę nie chciałabym tutaj wysuwać zbyt daleko idących wniosków, ale otwieranie szkół bez wcześniejszego szczepienia nauczycieli jest naprawdę bardzo nierozsądne. Powiem więcej, bardzo groźne. Prosiliście państwo o to, żeby testować nauczycieli. No i rząd spełnił po 5 miesiącach, bo po 5, ale spełnił wasze żądanie. Teraz wam się coś nie podoba i chcecie szczepić. No z tego co wiem, to szczepienia nie będą za 5 miesięcy, a być może w kwietniu. Mówię być może, dlatego że póki co te szczepienia idą bardzo wolno, porównując do krajów, nie wiem, Niemiec, do Francji czy do Wielkiej Brytanii. To być może optymistką jak pan redaktor, natomiast no właśnie 5 miesięcy czekaliśmy, aż rząd zdecyduje się i wsłucha się w głos ZNP i dokona testowania nauczycieli, co prawda tylko klas 1-3, natomiast no minister Dworczyk, pełnomocnik do spraw szczepień na ostatniej Komisji Zdrowia powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciele byli zaszczepieni w pierwszym kwartale, mimo iż dokładnie kilka dni wcześniej minister edukacji Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia powiedział, że nauczyciele będą szczepieni na przełomie stycznia i lutego. Kolejny chaos informacyjny. I ja mam teraz takie pytanie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zdaniem ministra Michała Dworczyka, zaszczepienia nauczycieli w pierwszym kwartale, to co? Oznacza, że będziemy zaszczepieni być może w kwietniu, być może w maju, być może w czerwcu. Chciałabym zwrócić uwagę, że jest to naprawdę bardzo liczna grupa zawodowa, bo nie mówimy tylko tutaj o nauczycielach, ale również o pracownikach administracji i obsługi. I jeżeli będziemy zaszczepieni w maju czy w czerwcu, to ja się bardzo cieszę, tylko że my pojedziemy zdrowsi czy bezpieczniejsi na wakacje. A nam zależy na tym, żebyśmy bezpieczniejsi wrócili do pracy. No tak, ale może rząd powie, pani prezes, że no wiecie, no w kwietniu, w maju się nie opłaca, bo co, będziemy was szczepić, żebyście bezpiecznie sobie na wakacje pojechali, być może będzie dopiero w sierpniu. Ale załóżmy, że te szczepienia rzeczywiście odbędą się w kwietniu. Czym to, nie wiem, grozi, może tak powiem, czym to grozi, jaki może być tego efekt, skoro w maju będą matury? No, efekt jest taki, jaki zapowiedział wspomniany wcześniej dr Paweł Grzesiowski. To grozi wręcz, on powiedział, otwarcie nauczania stacjonarnego bez wcześniejszego zaszczepienia pracowników szkoły równa się trzecia fala. I trzeba sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. To niech mi pani powie, dlaczego tylu nauczycieli... Szkoły. Proszę mi powiedzieć, pani prezes, dlaczego tylu nauczycieli poszło na testowanie? 165 osób. Osoby nierozumne, wielu nauczycieli mówi, po co pójdę? Dzisiaj okaże się, że jestem zdrowa, a za 2 dni będę chora. I co te testy dadzą? Nic nie dadzą. Uspokoją mnie na 24 albo 48 godzin. Tak, no jest to, tak jak wspomniałam wcześniej, przykład PR-u i propagandy i niczego innego. Jest to również nieuzasadnione pod względem ekonomicznym, bowiem przeprowadzenie takiego testu jest dużo droższe niż podanie dawki szczepionki. Więc to naprawdę jest zupełnie nierozsądna i niewytłumaczalna dla mnie decyzja. Oprócz tego, że jest to po prostu szeroko rozumiana propaganda rządu.
No tak, ja chciałem pani teraz zadać to pytanie, ale widzę, że chyba niepotrzebnie, ale zadam. Chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o zdrowie, czy chodzi o finanse tak naprawdę? Dlatego dzieci zostały i nauczyciele wpuszczeni do szkół od poniedziałku oczywiście, 18 stycznia. Otwarcie szkół dla klas 1-3 było i jest szeroko oczekiwane w społeczeństwie i ja to doskonale rozumiem. Doskonale rozumiem potrzeby rodziców, a przede wszystkim doskonale rozumiem potrzeby uczniów, dlatego że te małe dzieci, bo są to małe dzieci, nie są w stanie przyswoić wiadomości w sposób zdalny. Poza tym oderwanie ich również od kręgu rówieśników powoduje ogromne zmiany na tle psychicznym, na tle rozwoju emocjonalnego. Więc ta decyzja jest dla mnie zrozumiała. Natomiast, żeby to była decyzja rozsądna i bezpieczna dla wszystkich, powinna być poprzedzona podaniem przynajmniej pierwszej dawki szczepienia dla nauczycieli. To jest naprawdę proste rozwiązanie. Ja dziwię się, że szukamy tutaj jakichś właśnie półśrodków typu jednorazowe przetestowanie przesiewowe chętnych nauczycieli z klas 1-3. Ale to nic nie zmienia, bo to nie spowoduje, że wirus przestanie nam zagrażać i zabijać. Jeżeli, nie daj Panie Boże, zaczną chorować nauczyciele, dzieci, nie daj Boże, no, będą ofiary śmiertelne z tytułu zakażenia, kto za to będzie odpowiedzialny, Pani zdaniem? Według mnie za to odpowiedzialne są osoby z imienia i z nazwiska, które podejmują decyzje i podpisują się pod tymi decyzjami. Chciałabym tutaj również zaznaczyć, że chorzy nauczyciele i chore dzieci to także chorzy rodzice, bo te dzieci będą przenosiły wirus do domu i no, będzie identyczna sytuacja. My to już przerabialiśmy we wrześniu, w październiku. Dziwię się, że rząd nie chce uczyć się na swoich błędach. No ja pamiętam, jak dzieci mówiły, śmiały się, że to jest kwestia miesiąca i wrócą na zdalną, do zdalnej nauki. No i okazało się, że dzieci miały rację. Rząd myślał, że dzieci jednak na siłę da się w szkole zostawić. Pani zdaniem ta zdalna nauka obejmie z powrotem te najmłodsze klasy, że to jest kwestia miesiąca, znowu zaczną się choroby, znowu zaczną się zakażenia i rząd po prostu znowu puści dzieci na zdalną naukę, czy wręcz przeciwnie, pozostałe klasy będą musiały pójść do szkół. Ja nie chciałabym tutaj uprawiać czarnowidztwa i być złą wróżką. Naprawdę proszę mi wierzyć, że wszyscy nauczyciele bardzo chętnie wróciliby do szkoły i my także jako rodzice uczniów bardzo chętnie codziennie rano odprowadzilibyśmy swoje pociechy do szkół. Natomiast tutaj najważniejsze jest nasze zdrowie i nasze życie i wydolność służby zdrowia. I jeszcze raz przywołam tutaj apel Związku Nauczycielstwa Polskiego. Bez szczepienia nauczycieli, bez podania przynajmniej pierwszej dawki na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nauczania stacjonarnego, jest to po prostu niebezpieczne. Jest to narażanie nas, obywateli, na utratę zdrowia, utratę życia. Ale ktoś powie, pani prezes, pani się tak tłumaczy, bo nie chce wam się uczyć, bo w domu ciepełko, w kapciach, w piżamce można zdalnie uczyć dzieci. No piękna sprawa. Ktoś tak może i powiedzieć. Chciałabym tak? zdementować tą pogłoskę, plotkę, czy też informację. Jak pokazuje ankieta przeprowadzona przez DNP wśród wszystkich nauczycieli w całej Polsce, nauczyciel podczas nauczania zdalnego pracuje dużo dłużej, dużo więcej, jest dużo bardziej obciążony na stres. Tutaj zaciera się taka relacja praca-dom i obowiązki zawodowe z obowiązkami domowymi i rodzinnymi, na czym niestety cierpi też nasza rodzina. Ankieta pokazała również, że to nauczyciele sponsorują zdalną edukację, bo bon 500 zł dla nauczycieli, którzy w tym roku
szkolnym zdążyli zakupić coś do prowadzenia zdalnej edukacji, także nie rekompensuje naszych rachunków, naszych strat finansowych. W związku z tym chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało. Zdalna edukacja nie jest ułatwieniem dla nauczycieli, nie jest ułatwieniem dla dzieci i rodziców. Wszyscy chcielibyśmy wrócić do szkół, ale musi to być bezpieczne, a gwarancją bezpieczeństwa społeczności szkolnej jest szczepienie nauczycieli. I dodajmy, że te wielkie łowy zakupowe to odbyły się już wtedy, kiedy nauczyciele tak naprawdę już się obkupili, bo to nie było od września, tylko gdzieś chyba pod koniec listopada, tak? Czy nawet na początku grudnia. Czyli wtedy, kiedy już nauczyciele pokupowali sprzęt, bo nie wiedzieli, że będzie taka możliwość. Tak, bo zdalna edukacja trwa od marca. Tak. Jeszcze krótkie pytanie, raz jeszcze pani zadam to pytanie. Czy pani zdaniem wszystkie dzieci wrócą za chwilę do szkół, czy wręcz przeciwnie, te najmłodsze klasy za miesiąc, za półtorej z powrotem wrócą na zdalną naukę? Jak pani prorokuje? Serce podpowiada co innego, rozum mówi co innego. Niestety obawiam się, że jeżeli nie wprowadzimy tutaj szczepień, to niestety ta edukacja, to otwarcie szkół dla klas 1-3 pokaże, że jednak szkoła jest tym siedliskiem wirusa, jest to niebezpieczne, groźne. Ja mogę tylko naprawdę bardzo współczuć tegorocznym maturzystom, tegorocznym uczniom klas 8, przed którymi stoją egzaminy zewnętrzne już niedługo i pozostawienie młodzieży samej sobie naprawdę jest nie w porządku wobec tych dzieci. A ja mam prośbę, żebyście Państwo tak pół roku wcześniej, 5 miesięcy wcześniej prosili o coś rząd, to może wtedy będzie na czas wysłuchany Was głos. Bardzo dziękuję Pani Dyda. Ja mam prośbę, żeby rząd chciał z nami rozmawiać, chciał się wsłuchać w nasze głosy, żeby był prawdziwy dialog między decydentami a pracownikami oświaty. Bardzo dziękuję Pani Edyta Książek, wiceprezes ZNP w Częstochowie, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę.